Bałtycka. Większość uczniów z naszej szkoły właśnie od tego przystanku zaczyna, powiedzmy, swą drogę do szkoły, którą jest 8 liceum ogólnokształcące. Dlatego zapraszam w drogę do szkoły. Sklepik szkolny. Tutaj z reguły wybiera się śniadanie oraz obiad, jeżeli ktoś zostaje. Szkoły jeszcze tak czas. Świetlica szkolna. Miejsce, które wygląda tak na co dzień. W tym miejscu uczniowie, którzy mają jakieś problemy, mogą przyjść i wyciszyć się, układając origami. Sala gimnastyczna, cykl odbywa się tu lekcje WF-u. Zapraszamy do obejrzenia, jak to wygląda. Nauczycieli WF-istów na basen, gdzie uczniowie bardzo chętnie pluskają się i pływają. Jest praca B. Gabinet pani pedagog, tutaj każdy uczeń może przyjść i zwierzyć się, jeżeli ma jakiś problem lub coś go gnębi. Dzień dobry, kto jest właśnie pani nasza pedagog? Jedna z dwóch pani pedagogek. I właśnie tak wygląda ten gabinet. Zadania szkolne. Tutaj większość gimnazjalistów będzie składać swoje dokumenty w celu dostania się do naszej szkoły 8 liceum ogólnokształcącego.
komputery dostępne są dla każdego z uczniów. Posiadamy szeroki zbiór książek. Wyciąłem trochę tych tytułów i takie, które wydawało mi się, że mogą się temu Maciejowi przydać, to ja wziąłem i je położyłem na kupie, tam leksykony różne, takie informatory, co gdzie kiedy już. Korzystając z nieobecności pani dyrektor, zagradniemy się do jego gabinetu. Zapraszam. To tutaj zapadają najważniejsze decyzje w szkole. Do gabinetu do pani festiwale, różne spotkania z gośćmi oraz rady pedagogiczne.